Chciałabym opowiedzieć Ci o wskaźnikach skutecznego karmienia, tak abyś sama mogła ocenić, czy wszystko jest w porządku, czy karmienie przebiega prawidłowo, a w chwili kryzysu uspokoić się i zobaczyć, że wszystko jest OK. Nazywam się Alicja Misztal, jestem położną, pracuję w Szpitalu Świętej Zofii w Warszawie. Mówiąc o wskaźnikach skutecznego karmienia, rozpocznijmy o wskaźnikach, które dotyczą samego aktu. Zdrowy noworodek powinien zgłaszać się do piersi 8 do 12 razy na dobę, w tym jedno do dwóch karmień powinno odbywać się w nocy. Noworodek powinien stać prawidłowo aktywnie przez około 10-15 minut z jednej piersi. W czasie karmienia powinniśmy zaobserwować serię zasań 10 do 30 razy. Czyli noworodek przystawia się do piersi, się zasysa 10 do 30 razy, robi sobie chwilę przerwy i znów podejmuje serię zassań. Od około trzeciej doby powinniśmy też słyszeć połykanie pokarmu. Po karmieniu powinnaś czuć, że piersi staje się luźniejsza, powinnaś odczuć ulgę. Dziecko po karmieniu powinno zasnąć bądź też aktywnie czuwać. Kolejnym wskaźnikiem są stolce oraz mikcje. Noworodek po porodzie w pierwszej drugiej dobie oddaje smugę. Jest to ciemnozielona bądź też czarna kupa, a także moczy pieluszki, zwykle około 1-2 na dobę. Ale uwaga, część noworodków ma fizjologiczną anurię, czyli nie moczy pieluszek w ogóle. Mikcje są obiektywnym wskaźnikiem od około trzeciej doby, czyli od okresu, kiedy pojawia się nawał mleczny. Po okresie nawału mlecznego możesz zauważyć, że dziecko będzie robić stolce przejściowe, zielono-żółte, w liczbie około 3-4, a następnie 3-4 papkowate, żółtawe stolce. Zwiększy się też liczba mokrych pieluszek do około 6-8 po około tygodniu karmienia piersią. Pamiętaj, że po porodzie noworodek ma fizjologiczny ubytek masy ciała. Jeżeli ubędzie około 7%, to w porządku. Jednak jeżeli ubytek wyniesie więcej niż 7%, Twój akt karmienia powinien kontrolować specjalista. Twoje dziecko około 10-14 doby po porodzie powinno odzyskać swoją masę urodzeniową. Mówiąc ogólnie o przyrostach miesięcznych, zakłada się, że dziecko do trzeciego miesiąca powinno średnio przyrastać około 26-31 g na dobę. W kolejnych miesiącach przyrosty te zmniejszają się. Między 3 a 6 miesiącem jest to 17-18 gram na dobę, między 6 a 9 12-13, a następnie od 9 miesiąca do roku około 9 gram na dobę. Ale pamiętaj, ważny jest też ogólny stan dziecka. Jeżeli noworodek w drugim miesiącu przyrasta 25 gram na dobę, ale jest to żywe dziecko z żywymi odruchami noworodkowymi, nie obserwujesz u dziecka Cech odwodnienia, takich jak na przykład zapadnięte ciemiączko, czy też odwodniona skóra, suche śluzówki, to znaczy, że jest w porządku. Moja rada na koniec, jeżeli chcesz ocenić, czy Twoje dziecko rozwija się prawidłowo, wybieraj siatki centylowe stworzone przez Światową Organizację Zdrowia.